Siemano! Moi drodzy, dzisiaj są ulubieńcy Maja. Wiem, że się spodziewaliście, że będę miała czerwone usta i brzoskwiniowy makijaż, a przynajmniej te osoby się spodziewały, które oglądają vlogi, bo widzieliście, jak nagrywałam ulubieńców. Niestety okazało się, że cały film, całe 47 minut materiału było poza fokusem, bo niestety od kiedy nagrywam tutaj w salonie i jest za mną to tło, nie mamy tła takiego, wiecie, gładkiego jak u góry w studio, tylko jest coś takiego, to on łapie ostrość na tle z tyłu i niestety cały film był poza fokusem, nic nie mogliście zobaczyć. Także nagrywam dzisiaj od nowa. No, ale mam nadzieję, że film Wam się spodoba, mam sporo ulubieńców, także jedziemy. Zacznę oczywiście od niekosmetycznych, tak jak zwykle. Mój największy ulubieniec życiowy właśnie tu chodzi i wzdycha, bo jest mu gorąco i drapie pazurkami po ziemi. W każdym razie tak, jedziemy. Przede wszystkim moim wielkim ulubieńcem jest w tym miesiącu gazeta Joy. Ja nigdy nie kupuję gazet za bardzo, żadnych. Czasami kupuję, nie dobra, Fit Magazyn kupuję i tam od czasu do czasu jeszcze jakiegoś Playboya kupujemy z Michałem, ale tak ogólnie to za dużo nie kupujemy gazet, ale w tej gazecie byłam w tym miesiącu, na 66 stronie był ze mną wywiad na temat naturalnych kosmetyków, także no, jest to moim wielkim ulubieńcem. Dziękuję Wam bardzo, że się mogłam tam pojawić, jakby z racji tego, że mnie oglądacie, zostawiacie łapki i komentarze, także bardzo, bardzo dziękuję. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mój mega ulubieniec. Ja mam w Dzień Matki imieniny i dostałam w tym roku od Michałka najlepszy prezent, jaki mogłam sobie wymarzyć, i to były rękawiczki na siłownię. Kto mnie już tam przez chwilę ogląda, ten wie, że ja ćwiczyłam w takich starych rękawiczkach windsurfingowych, po prostu, bo takie miałam w domu. I one już zaczęły się sypać tak mocno, Michałek kupił mi i udało się! Kupił mi rękawiczki Streka z damskiej kolekcji, nie z dziecięcej, z damskiej XS-ki i są na mnie dobre, na moje turbo małe rączki. Tak dla zainteresowanych, to rozmiar pierścionka u mnie na serdecznym palcu to jest 7, czyli dziecięcy. A te rękawiczki leżą idealnie, mają fajną taką gąbeczkę w środku, także mogę normalnie i się podciągać, i na poręczach ćwiczyć, i mogę podnosić ciężary i nie mam żadnego problemu. Ręce nie mam, wiecie, nie mam żadnych obtarć, ani jakichś tam obtarć czy otarć. Nie mam pęcherzy na rękach, więc jestem zadowolona. No, także mega, mega wielki plus. Dobra, przechodzimy do pielęgnacji. Z pielęgnacji w tym miesiącu mam, o dziwo, trochę produktów do ciała, co wiem, że się rzadko zdarza, ale jednak. Zaczniemy może od tego i tu się chyba nikt nie zdziwi. To jest peeling z Fresh & Natural. To jest mój ulubiony peeling od nich. Malinowy, cukrowy peeling do ciała. Bardzo, bardzo się cieszę, że wrócili. Moim zdaniem to jest naprawdę fantastyczny kosmetyk, który można już kupić gotowy. Nie trzeba go robić w domu. Jeżeli jesteście leniwi, wolicie gotowe rozwiązania. Naprawdę uważam, że to są peelingi, za które warto zapłacić, bo tu jest rzeczywiście całkiem dużo tych olejków. Fajna mieszanka, fajne dodatki. Tam czasem ludzie narzekają, że one mają jakieś drobinki i trzeba potem sprzątać prysznic. No dla mnie to nie jest jakiś wielki problem, dlatego że ja robię sama kosmetyki w domu i non-stop muszę to robić, więc jakoś się nie przyzwyczaiłam i mi to nie przeszkadza. W każdym razie uważam, że to są naprawdę bardzo, bardzo dobre produkty. Mam jeszcze o zapachu mokka, tak mi się wydaje, i jeden już u mnie pod prysznicem stoi otwarty z zieloną herbatą. Bardzo, bardzo dobre produkty, mega się cieszę, że wróciły na rynek. Dalej mam jeszcze dwa produkty do ciała, których używałam razem, dlatego je razem pokazuję. To jest żel aloesowy z Biobi, a to drugie to jest olejek do ciała z Esse. Najczęściej tych dwóch razem używałam, dlatego pokazuję Wam je dzisiaj w ulubieńcach. Uwielbiam ten olejek z Esse. Jak widzicie, ja go zużyłam, albo może nie widzicie, ja go zużyłam gdzieś mniej więcej 1/3 dopiero, a to jest tylko 100 ml. Bardzo lubię te kosmetyki naturalne, takie wiecie, bio i w ogóle, bo one najczęściej są mega, mega wydajne i wystarczy użyć kilka kropli, zamiast oblewać się tam nie wiadomo jaką ilością balsamów, mleczek i tak dalej, takich drogeryjnych. Dlatego ja często sięgam po ekskluzywne kosmetyki, bo uważam, że po prostu na dłużej starczają. I używałam go właśnie razem z tym żelem aloesowym, ale jakoś jakimś cudem, nie wiem co się dzieje, ale powietrza mi brakuje, słyszycie to? Mam wrażenie, że im się bardziej ekscytuje, to tym po prostu, wiecie, mniej powietrza mi styka, żeby coś powiedzieć. W każdym razie nie będę się tu rozpowiadać za dużo na ten temat, jakich używam razem. Jak jesteście zainteresowani, to tu pyk się pojawi okienko i w tym okienku oto u góry będziecie mieli link do vloga mojego ostatniego i tam trochę Wam opowiadam właśnie o tym, o moich bieżących obsesjach kosmetycznych, o moich bieżących, wiecie, nowościach kosmetycznych i o tym między innymi, jak ja używam, jak sobie radzę z zapychaniem z powodu kremu z filtrem, to dużo osób na pewno tam znajdzie odpowiedzi na pytania i też Wam opowiadam właśnie o tym, jak ja w lecie sobie radzę z używaniem olejów do pielęgnacji ciała. Myślę, że to też może być pomocne, także jak Was coś z tych rzeczy interesuje, to sobie tam zajrzyjcie koniecznie. Aha, i za okazją, bezwstydnie jeszcze tutaj podpowiem, bo pytałam Was właśnie w tamtym vlogu, czy
chcecie zobaczyć przepisy na takie kosmetyki z lodówki, bo jakiś czas temu tak miałam, znaczy jakiś czas temu, wiele lat temu na samym początku robiłam takie kosmetyki i zalała mnie fala właśnie takich, wiecie, negatywnych komentarzy o tym, że marnuję jedzenie i w ogóle jak można tak robić i tak dalej, więc przestałam to robić, przestałam nagrywać, a dalej to robię dla siebie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to pod tamtym filmem, pod tamtym vlogiem, jak pojawi się 500 łapek, to Wam po prostu nagram taki film. Bo będę wiedziała, że jest, wiecie, ktoś jest zainteresowany takim tematem. To tak, koniec bezwstydnego już tutaj, wiecie, samopromowania. Następny mój ulubieniec to jest ponowne odkrycie. I to jest taka mgiełka do włosów z Obraid. Ona się nazywa Natural Mist Herbal Spray. I ta jest tutaj super hold. Ma być jakaś bardzo, bardzo mocno utrwalająca. To jest taki jakby lakier do włosów, taki żel do włosów, spray, coś takiego. I pod którymś moim filmem, w którym miałam właśnie zrobione loczki, to akurat to nie ma żadnej prostownicy, ani lokówki, niczego. To są po prostu moje włosy, które wyschły naturalnie i ja je spryskałam właśnie tym produktem. I motyw jest taki, że on bardzo mocno utrwala. Te włosy są trochę kruche, takie, wiecie, jakby trochę sztywne od tego. Jak nie lubicie tego uczucia, to na pewno Wam się nie sprawdzi, bo to nie jest taki jak lakier do włosów ze sklepu, taki super lekki, co się da wyczesać, tylko to jest taki na maksa trzymający. Na gorące dni u mnie się sprawdza świetnie. I pytaliście mnie, dlaczego moje włosy mają właśnie taki połysk, to jest winowajca tego połysku. I mówię winowajca celowo, dlatego że miałam jakiś rok temu może, albo troszeczkę wcześniej, taki moment, że cały czas nosiłam włosy spięte po tym nieszczęsnym farbowaniu fryzjera. I tam u góry, jeszcze tu po lewej stronie, jak miałam u góry studio i siedziałam pod lampą, to miałam pełno komentarzy, za każdym razem jak miałam spięte włosy, że mam tłuste włosy. Mówię, kurde, no luję, nawet umyłam, wysuszyłam suszarką i poszłam tam u góry usiąść i cały czas był komentarz, że one są tłuste, jak myłam je 20 minut wcześniej. I już teraz wiem, o co chodziło. Ja po prostu, żeby nie mieć tych takich, wiecie, malutkich włosków tutaj, pryskałam całą głowę, znaczy pryskałam całe tutaj okolice czoła, powiedzmy, tym produktem, żeby one się trzymały, nic mi nie odstawało, ale on dawał właśnie taki połysk i to rzeczywiście, jak się cofnę do tych filmów, to wygląda, jakby były tłuste. Także dlatego powiedziałam, że jest winowajcą. W każdym razie nauczyłam się go używać trochę inaczej, nie ładuję już takich, wiecie, dużych ilości, tylko pryskam nim trochę na rękę i po prostu zgniatam włosy w ten sposób, o i właśnie macie taki rezultat. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi się podoba bardzo, Michałkowi się też podoba, więc myślę, że jest ok. I tak, jest moim wielkim ulubieńcem. Poza tym to jest 8 uncji, czyli 237 ml i ja go nie zużyłam nawet jeszcze połowy, myślę, że będzie ze mną bardzo, bardzo długo. W ogóle to był dla mnie miesiąc testowania produktów do pielęgnacji twarzy. Było ich mnóstwo, ale wyłonili mi się tylko dwa i tak naprawdę ulubieńcy, tacy, że mogę naprawdę polecić i powiedzieć, jak coś chcecie super dobrego, to właśnie Wam polecam. Pierwszą z nich jest ta mgiełka. To jest mgiełka z Suani Coco i ona się nazywa po prostu Mineral Mist. I jest wspaniała, jest naprawdę wspaniała. Chciałam sobie kupić na lato właśnie, jak jest gorąco, ten Beauty Elixir z Caudalie, bo pamiętam, że go bardzo lubiłam i lubiłam ten zapach i jakoś tam mi się sprawdzał. Ale on ma alkohol i tak pomyślałam, że może spróbuję czegoś innego i stwierdziłam, że dobra, skoro już sięgamy po te koreańskie, to niech to będzie najwyższa półka, niech to będą naprawdę dobre rzeczy, skoro mają je na kolana powalić. I to właśnie jest coś takiego. To jest, czekajcie, bo aż muszę zrobić przerwę. To jest mgiełka, która nie pachnie tylko ładnie. To nie jest tak, że ona po prostu pachnie ładnie i to wszystko. Albo że twarz jest wilgotna przez chwilę i to wszystko. Nie. To jest mgiełka, która naprawdę nawilża. Możecie mieć pełną twarz makijażu, spryskać buzię i ona naprawdę... Mam nadzieję, że nie jestem teraz turbo świecąca, bo się stoję pod tym wielkim oknem. W każdym razie ona daje niesamowite uczucie komfortu, bardzo ładnie nawilża. Ja albo jej używam... Znaczy, to jest małe opakowanie, więc się staram ją trzymać po prostu w torebce. I używam jej wtedy, kiedy na przykład mam długą podróż pociągiem i twarz mi wysycha po prostu od klimatyzacji, bo no, nie trzeba latać samolotem na jakieś długie loty, żeby mieć taką, wiecie, odwodnioną skórę. Jak się jedzie polskim pociągiem przez 7 godzin, to też się zdarza, że skóra jest odwodniona. W każdym razie właśnie na jakieś takie dłuższe wycieczki mam ją ze sobą w torebce. Jak jest bardzo gorąco, świeci mocno słońce, to też często sobie właśnie pryskam buzię tym produktem i ona, moim zdaniem, ona faktycznie nawilża. To nie jest tak, że ona po prostu jest na chwilę wilgotna, tylko ona faktycznie nawilża i daje duży komfort. Jeżeli macie cerę zaczerwienioną, to widać, jak ona się ładnie uspokaja. Jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem i naprawdę uważam, że to jest świetny kosmetyk. Mam wrażenie, że cały czas zmieniam kolor. W ogóle wiecie co, muszę się przyznać uczciwie, nie? Kompletnie nie potrafię sobie radzić z nagrywaniem takim w naturalnym świetle, bo raz jestem czerwona, raz jestem żółta, raz jestem biała. Ale mam ustawienie auto i teoretycznie, wiecie, instrukcja obsługi od aparatu mówi, na auto będzie super.
W każdym razie tak, następnym mega, mega ulubieńcem tego miesiąca jest ten Yum Yum Cleanser z Skin 79. O matko, jaki to jest świetny kosmetyk! Pokazywałam Wam go w tej mojej rutynie pielęgnacyjnej, w tym takim rytuale pielęgnacyjnym porannym. Dziękuję bardzo za komentarze pod tym filmem i za łapki w górę wszystkie. Bardzo się cieszę, że Wam się podobał i chciałabym dużo więcej takich filmów dla Was nagrać, bo ja też lubię je oglądać i w sumie całkiem fajnie mi się go nagrywało, także myślę, że będzie więcej, będzie coś takiego z różnych okazji. Mega się cieszę, że właśnie Wam też się to podobało i że jesteście zainteresowani. I teraz używałam właśnie tamtego produktu, jego się używa dosłownie miniaturową ilość. Pierwszym razem jak go otworzyłam, to mówię, no taka pianka, już widzę w ogóle jak to działa. Nabrałam szpatułkę, tak mniej więcej wyszło tyle co łyżeczka i naprawdę on, jak dodałam troszeczkę wody, jak on mi się zaczął zmieniać w mleczko, to odtąd po prostu do pępka mogłam się nim umyć cała, bo się tak mi spienił, także myślę, że to opakowanie, które ma, zaraz Wam powiem ile, albo Wam nie powiem, bo to opakowanie, które ma 100 gramów, prawdopodobnie będę używać jeszcze przez następne 4-5 miesięcy, więc naprawdę, naprawdę fajny kosmetyk. Bardzo przyjemnie zmywa, nie pozostawia takiego uczucia ściągnięcia, jakiegoś nieprzyjemnego. On zmywa makijaż, jakbyście byli zainteresowani takim, wiecie, szybkim myciem, on zmywa makijaż. Ja go nie za bardzo lubię do tego, ja po prostu gdzieś się przyzwyczaiłam i uważam, że moja cera zachowuje się najlepiej, jak użyłam swojego balsamu myjącego i jego zmywam albo mydełkiem naturalnym, albo ściereczką, albo jakimś żelem myjącym. I po prostu tak, to sprawia, że moja cera jest w najlepszej kondycji, przez ostatnie lata tak zauważam. Natomiast rano, jak mam ochotę właśnie na takie troszeczkę lepsze oczyszczenie, także jak najbardziej polecam ten kosmetyk, uważam, że jest bardzo, bardzo dobry i niekoniecznie to jest tak, że musicie mieć na przykład suchą skórę super, albo bardzo tłustą i wtedy będzie Wam się sprawdzał. Ja uważam, ja mogę spokojnie to polecić osobom, które mają dowolny typ cery. Jak na razie każdy, kto, wiecie, wszystkie moje przyjaciółki, które tutaj były i używały tego do mycia, to mówił, super, w ogóle kupię sobie też, bo jest świetne, bo naprawdę jest świetne. Mam dwa róże w tym miesiącu. Ten właściwie nie pamiętam, czy go pokazywałam w ubiegłym miesiącu, czy nie. Przepraszam, bo nie miałam już czasu, żeby usiąść i sprawdzić swoich poprzednich ulubieńców. Jeżeli tak, no to po prostu kocham go wyjątkowo przez ostatnie dwa miesiące. To jest cień do powiek z Annabelle Minerals. Ja go używałam w tym miesiącu zarówno tutaj na tą środkową część powieki, jak i na policzki, bo dla mnie to jest idealny róż do policzków. Jest cieplutki, jest przepiękny. Używałam go też na Patrycji w tutorialu tym smoky eye, taki dla niebieskich oczu. Tu Wam podlinkuję u góry. Naprawdę uważam, że to jest fantastyczny kosmetyk zarówno do oczu, jak i do policzków. Myślę, że to jest najlepszy kolor, jaki Annabelle wypuściło w ogóle ever i uwielbiam go, na pewno będę do niego wracać. I jeszcze jeden róż chciałam Wam pokazać, to jest róż z Benefitu. Zawsze się śmieję, jak to mówię. On się nazywa Sugar Bomb i tu już denko się w nim pojawiło, bo używam go zarówno do policzków, jak i do rozcierania tutaj u góry tej takiej linii pomiędzy kolorem w załamaniu i rozświetlaczem pod łukiem brwiowym. Natomiast jeśli chodzi o ten produkt, to ja dalej nie mogę zrozumieć, jakim cudem utrzymał się fenomen, żeby kupować róż, który jest tak drogi, w kartonowym opakowaniu. Naprawdę nie jest to dla mnie w żaden sposób zasadne, żeby było kartonowe opakowanie do takiego kosmetyku. Poza tym ono jest tak bardzo nieporęczne, że aż naprawdę jestem w szoku. Tak samo nie lubię opakowań z The Balm, bo jak już tyle pieniędzy mam zapłacić za kosmetyk, to on musi być po pierwsze fantastyczny w kosmos, a po drugie, no on powinien mi tam przetrwać, a jakoś nie wiem, te kartonowe opakowania kompletnie do mnie nie przemawiają. W każdym razie, no nie ma co narzekać, kolor w środku jest przepiękny. I tu są cztery kolorki, właśnie takie ciepłe na mnie, chociaż jeden z niewielu, który nie wypada jak różowy, tylko właśnie jako taka bardziej brzoskwinka. Używałam go z wielką przyjemnością, tak jak mówię, nie cierpię tego opakowania, ale produkt sam w środku jest super. Wiem, że jest taka paletka teraz wypuszczona z Benefitu, tylko nie wiem, czy jest w Polsce, czy ja to widziałam gdzieś w jakiejś na stronie Sephory w Stanach. W każdym razie, że mamy tam chyba bronzer i trzy róże, o ile się nie mylę, albo cztery róże, bronzer i pędzelek. W każdym razie wyglądało to bardzo ciekawie i chyba bym to chciała, tak coś czuję. Dalej mamy jeden produkt do oczu i to jest cień z Kiko. Pytaliście mnie w ubiegłym miesiącu bardzo często, co mam na powiekach i to właśnie był ten cień. On jest z tej serii Watercolor albo Water Shadow, albo jakoś inaczej Water coś. W każdym razie to jest numer 219, przepiękny. Uwielbiam te cienie, uważam, że są jednymi z najlepszych cieni. Te okrągłe cienie z Kiko są bardzo przeciętne, natomiast te są fantastyczne. Nakładane palcem, nakładane na mokro, nakładane na sucho, nakładane jako liner, po prostu super. I połysk mają przepiękny, trzymają się bardzo długo. Ten jest moim ulubionym, mam chyba jeszcze z 6 innych, z czego 4 bodajże dostałam od Pauliny. Pozdrawiam, Paulinę.
Link do kanału znajdziecie tutaj u góry. W każdym razie tak, wielki, wielki mój ulubieniec. Jak tylko robi się ciepło, ja mam ochotę zaraz na takie, wiecie, ciepłe kolory w ogóle, więc je wyciągam z szuflady. I a propos ciepłych kolorów, mam ostatniego ulubieńca, którego nie myślałam, że będzie ulubieńcem moim, jak go kupiłam. Była jakaś... nie pamiętam, jakaś była tam akcja w każdym razie, że miałam zamówienie z Sephory i tam kupiłam sobie właśnie w przecenie ten korektor z Makeup Forever. On się nazywa Ultra HD i to jest numerek R40. To jest najciemniejszy z tych kolorów, które oni mają i on jest centralnie pomarańczowy. Ja go specjalnie wybierałam w takim ciemnym odcieniu, bo chciałam go pod oczy do neutralizowania moich niebieskich zasinień pod oczami. Nie mam już takiego dużego problemu z opuchnięciem, jak miałam kiedyś, bo nauczyłam się to kontrolować i mam takie moje, wiecie, kilka dobrych sposobów, jak się pozbyć opuchnięcia pod oczami. Może film Wam nagram o tym kiedyś, właśnie, byłby ktoś zainteresowany, chcecie zobaczyć, jak sobie radzę z takimi workami, jak rano wstaję i mam buzię opuchniętą, to napiszcie mi na dole w komentarzu, może znajdę gdzieś czas, żeby coś dla Was zmajstrować. W każdym razie ten kolor, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo pomarańczowy, ja go nakładam mikroskopijną ilość, dosłownie wyciskam tyle, co łebek od szpilki. Naprawdę, ja będę używać tego korektora chyba za 2 lata. Rozprowadzam go paluszkiem tutaj pod oczami, o tyle mi się lepiej sprawdza od tego Erased Paste z Benefitu, że jest lżejszy dużo. Łatwiej się rozprowadza, nie jest taki... nie ma takiego poślizgu, nie jest tak bardzo nawilżający, w związku z czym ta warstwa jest mega cienka, nic mi tutaj nie spływa, nic się nie rozmazuje. I teraz jak się zrobiło gorąco, to tamten już się nie sprawdzał aż tak dobrze jak zimą. Nie wiem jak zimą ten będzie, bo pewnie troszeczkę zblednę, najwyżej kupię jakiś inny kolor. W każdym razie nakładam go, zostawiam na chwilę, nakładam na twarz albo minerały, albo kremy BB, bo teraz próbuję wielu kremów BB. Jak znajdę jakiś taki super fenomenalny, przysięgam, że się podzielę. Na razie mam problem z kolorami. W każdym razie, jak już nałożę sobie właśnie ten jakiś krem BB, to nakładam rozświetlacz pod oczami, znaczy rozświetlacz, normalny korektor taki rozświetlający, albo ten z Rimmela, Lasting Match Perfection, albo teraz są taki z Golden Rose, taki w pędzelku. I rezultat macie tak, jak tutaj widać, nic nic pomarańczowego nie ma, ale wygląda ta okolica na bardzo rozświetloną. Super! No, to byłoby na tyle. Mam wrażenie, że mówiłam strasznie szybko i ten film i tak będzie pewnie długi, ale ostatnio mówiliście, że tęsknicie za takimi filmami. Zastanawiam się mocno nad paroma rzeczami, no tak jak mówię, czy chcecie te kosmetyki takie, wiecie, z lodówki, takie normalne, robione na świeżo do użycia od razu, to zostawcie tam te 500 łapek pod tamtym filmem, jak się pozbiera, że tak powiem, to ja znajdę gdzieś czas, żeby to nagrać. Czy chcecie coś takiego o tym, jak się pozbyć takich właśnie woreczków z zapuchniętych pod oczami? To też może Wam uda mi się nagrać jakiś film. Na pewno zrobię dla Was jeszcze z tej serii ABC domowych kosmetyków, bo to mnóstwo osób pyta. Ostatnio jakaś fala chyba nowych widzów mam. W ogóle dzień dobry, mam na imię Paulina. Jak nie subskrybujecie kanał, to zasubskrybujcie. Mam chyba mnóstwo nowych widzów, bo jest pełno pytań o to, co kupić na początek, jakie kupić kosmetyki na początek, żeby robić kosmetyki w domu, jakie surowce kupić na początek. Więc też nagram Wam ABC domowych kosmetyków z taką listą zakupów dla początkujących. Myślę, że to będzie tam pomocne. Postaram się podzielić to na różne typy skóry, żeby dla każdego tam, wiecie, usatysfakcjonować. No, będzie tych rutynek trochę więcej. Mam w ogóle... mega, mega teraz mam dobry czas jakoś. Mam ochotę nagrywać, mam ochotę robić więcej filmów. Zobaczymy, jak się wszystko ułoży z początkiem czerwca, jakby było troszeczkę luźniej u mnie czasowo, to może będzie jeszcze trochę więcej filmów niż było do tej pory. Ale na razie trzymajcie kciuki, żeby po prostu, żeby ten czas był i żeby wszystkie moje projekty wypaliły. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się zdrowo i cóż, oczywiście jak Wam się podobało, to łapkę w górę mi zostawcie. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!